Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Spellcaster University. I tak, wróciłem do gry i ogólnie wróciłem do nagrywania i tak do życia. Dla tych, którzy jeszcze tego nie widzieli w ostatnich kilku epizodach. Ale mniejsza z tym, jesteśmy tu z powrotem, połowa trochę za nami. No i cóż, musimy ogarnąć tą szkołę do końca. Zrobić coś, chociaż jak tak myślę, to w sumie nie pamiętam, na czym to stanęło i czy jest jeszcze sens cokolwiek robić, więc tak po prostu będziemy ciągnąć różne dziwne rzeczy i ulepszać, co się da ulepszyć. Tak chyba będzie najlepiej. Okej. Czy jest tutaj coś ciekawego? Nie, więc ulepszymy jeszcze raz sobie tutaj wszystkie jakieś takie rzeczy. Nawet nie wiem, po co to robię, ale no niech będzie. I będąc całkowicie szczerym, nie pamiętam totalnie co, jak, gdzie, kiedy, więc no. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i... krótki sen, wyznawca, alchemik, smakosz, krótki sen, dobra kondycja, pasja, pracowitość. A niech będzie tutaj, chociaż nie pamiętam, nierozgarnięty to nie. A ty pójdziesz może do kultystów, ty do widzenia, zdolne dziecko natury. Nie wiem, czy ktokolwiek to ma, więc zostań tragarzem. Genialny. O, genialny, genialny. I tutaj. Nierozgarnięty, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Magia tajemna. O, gdybym pamiętał, gdzie to jest, niech będzie tutaj chwilowo. Głupi alchemik. Do widzenia, do widzenia. Kolejni? Wow, dużo ich mamy. Bardzo nawet dużo, ale tak, teraz zobaczymy od razu przy okazji. Więc tragarze mają głównie światło. Okej. A kto miał głównie naturę? Nikt. O, im zakazałem w sumie światło. Chemii. A, w sumie każdy pracuje jest zakazany. No dobra. No dobra. No to zostawmy jak jest. Cieszmy się z tego, co tutaj wynika. Póki co udało się osiągnąć cel, więc jej kolejny sukces i... Możemy pójść z komunikatem tylko do kogo i po co. Szczerze... No, to nie mam pojęcia. Więc co ja, może do wieśniaków? Okej, orkowie są bardzo silni, prosi mi o pomoc, niech będzie. Jak mówię, póki co nie mam za bardzo pomysłów, co zrobić, co ty miałam robić, nie pamiętam w sumie niczego. A więc tak, po prostu skupmy się na tym, żeby przetrwać. I może zobaczmy jeszcze w ogóle, jakie miałem bonusy. A, okej. Okej, a tutaj... No dobra. I... Okej, nie jest tak strasznie źle, jak to pamiętam. Ej, no cóż. Może przyspieszmy to bardziej, bo i tak się nic nie dzieje. Dobra, śpiącego, okej. Alkohol. I co tu mamy za uczniów? Tutaj. Tutaj niech będzie. Do widzenia. Do widzenia. Nie tam chciałem, ale okej, ty możesz pójść, ty pójdziesz tutaj ewentualnie. Do widzenia. Tutaj nawet. Do widzenia. Trochę dużo ich przywozi. Trochę dużo. Może dobrym pomysłem byłoby w sumie zaprzestać zbierania, chociaż ciężko by było. Dolmen. Mam na to w ogóle miejsce? Czy w ogóle to ma sens? Mamy miejsce, dobra. Jeśli mamy, to nawet nie będę się przejmował, po prostu bierzemy. Jak lezie. No i tak, tempo razy 3. I w sumie nie wiem, co więcej powiedzieć. Kapelusz, co to da? Leśny eliksir, oczywiście.
Ja będę najczęściej gotowany przez mnie eliksir, jak tak sobie właśnie teraz przypominam i to. Tak. Jeszcze nie mogę, niestety. Jeszcze jedno ulepszenie. A nie. Jeszcze więcej. Dobra. Dobra, tylko pamiętam, że to właśnie mieliśmy jakieś takie bardzo wielkie bonusy, więc tak. Wrócimy do tego i teraz dla orków. Alchemicy zrobimy co trzeba. Nawet się nie przejmujemy. I w sumie miałem chyba jeszcze jakiś problem jeden, jeśli chodzi o całe działanie. Z tymi uczniami. Niestety nie za bardzo pamiętam, co to było. Poza tym, że chyba brakowało łóżek czy coś. Ale tak, głupi wyznawca cienia, to nie chcemy takiego. Nie. Dobra, pójdź tutaj. Nie. Tutaj. Nie. Alchemicz, czyli do rzemieślników. Nie. A tutaj nic. Tutaj dusza śpiącego, oczywiście. I możemy pójść do orków. Pójdziemy. Nie mam ani sera, ani alkohola. 20 albo 3% z panem zła. Tak, minus 3% dla pana zła. Nie ma co pozwalać im zbyt szybko iść. Mamy gdzieś jakieś fajne miejsce, no to. A to może być nawet tak. Szklarnia jeszcze bardziej. Nie, żeby to miało większy sens. No dobra, no niech będzie. Dobra, leśny eliksir, jest okej, żyjemy, jakoś. I nastaje noc po raz kolejny. Nie wiem, co więcej o tym powiedzieć, poza tym, że jest jesień, więc zaraz będzie... jak to się nazywa? Kolejna gratyfikacja. Klasyfikacja, czy kolejny, po prostu, no kolejnych będziemy mieli opuszczających nasze mury. Więc tak też zrobimy i bibliotekarz. Żebym pamiętał, jakie to są, to może wziąć coś lepszego. Tylko 4, ale okej. Bierzemy bibliotekarza, wiejskiego maga nie chcemy, są lepsze rzeczy. Nawet przemytnik jest lepszy, wiejski mag... Chyba to jest... Spróbujemy jeszcze raz, nie. Okej. Tutaj czarny księżnik. Tylko tyle opcji? Demonologia 4, zły dręczyciel. Jednego się nauczył, ale z drugiej strony patrzcie... W 2 lata nauczył się 4 demonologii, co powoduje, że nasze wpychanie tego w jedno miejsce jest dobre. Ale tak, mamy kolejnych i do dragarzy w sumie. Tja. Ciebie pożegnamy, zdolny do skrybów, zwykli. Szczerze ich wyślę, bo to jest ten tamten, no. Zwykły to nie. Genialny ork. Orkowi mieli jakieś coś. W sumie, czy coś jeszcze tutaj jest takiego? Nie wiem. A zostań rzemieślnikiem. Dobra, tego jednego mogę wziąć. Jego też. Głównie dlatego, że jest tamtym, no. Istotą z głębi, no to oni zawsze trochę będą tam spowalniać to wszystko i. Krypta. Dobra, krypta. Ulepszamy jeszcze bardziej, czemu by nie? To jest tak, okno do innego wymiaru, drzwi do innego świata, do elementalizmu. Wstawimy w sumie to tutaj, czy gdzieś. Żeby to były jakieś zajęcia, na których chodzą. To byłoby warto, wtedy byłoby najlepiej. Nie, ja to niech będzie tu. Okej, i teraz tak, święte. 4 kapucy bohaterów, 2 pokoje prawdy. Pokój prawdy ulepszymy. Dobra. Jest super, teraz tutaj. Wąż. Gdybym miał jakieś dobre miejsce na wąż, to byłoby super, tak to. Ale to nie będzie. Chociaż. No nie będzie idealne, ale tak. Tutaj są stołówki woźny. Nie, tutaj nie ma pewnie niczego. Więc tutaj postawimy wąsza życznego, no i będzie dobrze.
ten sposób wszystkie te pokoje dostały niewielkiego bonusa. I co on chce? Robimy skrytami. Tajny dolmen. Okej, okay, alchemicy. I nie mamy 200 świętej. Nie mamy kolejnej więcej. O, niestety nie umarli. Mam nadzieję tylko, że tak. Nasi uczniowie sobie poradzą z nimi wystarczająco szybko, żeby nie umrzeć. Okej, chyba sobie poradzili. No, dobra, żyjemy. A więc teraz tak, orkowie, król, wioska, inkwizycja. Totalnie nie mam pomysłu, gdzie iść. Więc powiedzmy, że tak, do orków. Ja, może być. Nie, żeby to dużo miało zmienić, jak już mówiłem. Ale zawsze chociaż chwilę dłuższy będzie ten odcinek, bo żeby nie było, nie będę zaczynał nowej szkoły w tym epizodzie. Nawet nie pamiętam, że tu mam mackę. No dobra. Tak, klasa międzywymiarowa. Oczywiście, żebyśmy tak. I demonologia będzie jeszcze lepsza. Zdolny. Do targarzy. Genialne dziecko natury to też do targarzy. Niewzgarnięty to out. Zdolny taki. Tutaj głupi out. Zwykli out. Nie powinienem, ale wezmę. Out. 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 Okej. Okay. Alchemia. Pracownia miksur. Okej, ulepszamy. I tak. Składniki czy potrzebuję, czy nie w sumie. Aktywowałem to, czemu nie? Aktywuję po prostu wszystko na składniki, co się da. I jak to w ogóle wygląda? Powinienem to takim zmienić. Niech każdy ma jakieś takie dwie swoje. W sumie dobra, zostaw jak jest, bo nie jest źle i tak. Pierwszy raz zauważyłem, że skrybowie chodzą na cienia i naturalną. A wszystkich od naturalnej rzucałem do targarzy. Dobra, tutaj tak różnicy chyba nie zrobi za bardzo, więc... Cienista karta, pokój woźnego, łańcuchy. Pokój woźnego. Niech się cieszą woźni. Że o nich dbam, jakkolwiek. O, i świnka znowu jest. Czyli możemy iść znowu gdzieś, tym razem. Powiedzmy, że do króla. I smok w cyrku. To da nam 4 prestiżu. Okej. Okay. Powiedzmy, że wezmę to. Znowu. Chociaż już widać, że nie jest to wystarczające, bo coraz więcej tego gościa zostaje po każdym przelosowaniu, więc no. I zanim coś to klikam tutaj. A widać magu, podczas ostatniej wyprawy dowodziliśmy władcę i znaleźliśmy jego kota. Znaleźliśmy, że został bez pana i nie możemy go to po prostu porzucić. Może coś go przygarnąć? Trzeba 200 złota. Nie zrobimy. Nie sądzę, może. Musisz się zdecydować, tak czy nie. Nie stać mnie. Nie mogę mieć kota kręcącego się po szkole. No niestety. Nie stać nas. Ale dobra, alergia na pyłki, więc to odpada. Tutaj. Idziesz, genialny. Masz iść tutaj, nierozgarnięty out. Zdolny alchemik tutaj. Zwykły, dużo talentów, ale out. 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 Zdolny cienisty to kultysta. Ciebie damy tutaj, by czemu nie, out. I dobra, ciągniemy to dalej. Obserwator mnie, ale kociołek, czy można gdzieś? Co tu pisało? O, okej. Okay. Do stołówki, dla nauczycieli będzie najlepiej. Świetne, przyda się.
A tutaj nie będzie go na tyle dobrego, więc no... Alibi w ten sposób i przyspieszamy wszystko. Bo szczerze powiedziawszy, nie czuję potrzeby, żeby tutaj siedzieć na normalnym tempie, skoro wszystko się tutaj tak po części samo robi. I dobra, ciągniemy tu. Stołówka, klasa magii cienia. Księga zaklęć. Stołówka. Kolejną stołówkę. Dostawiamy. Mamy dużo uczniów. W ten sposób jest szansa, że większość z nich będzie mogła spokojnie jeść. Herna zabójców? Tu my tego jeszcze nie mamy. To żeście mi zaskoczyli. No dobra, teraz już mamy. Okno na inny świat do stołówki, czemu nie? Tak, tutaj. Nic nie jest aż takie istotne, więc weźmy pokój prawdy jeszcze bardziej, ulepszmy. A jeśli chodzi, więc jest teraz o alchemię? To mnie zaklinania, przecież. Magia naturalna, czy ma coś ciekawego? Mogę stajnie zarzucić zawsze jakieś szanse na dodatkowe zwierzaki. I oczywiście... Wiecie co, teraz chyba tylko będę genialnych brał. Bo już brakuje miejsc. No i ich oczywiście, bo... Nie będę okłamywał, ich trzeba brać, jeśli chcemy jak najdłużej się tu wytrzymać. Trzeba się tu wytrzymać, chyba tutaj przetrzymać. Mniejsza zresztą o takie szczególiki, ale tak chyba znowu... Przekręcił mi to mocno. Księżycowy cios, błyskawice. Chcę tylko to normalnie, mam... Wszyscy są karani. Nie wiem, jakie są tutaj opcje, ale nie chcę wydawać, więc to. Bo to i tak bez różnicy. I tak, do króla. Co to buduje? Okej. To było ciekawe. Na razie to niech będzie, ale ciekawe. Ciekawe. Ciekawe, że akurat zgodził się na spalenie całego tego piętra. Trochę to dziwne, ale no nie będę narzekał. Co to jest? Po prostu wszyscy się uczą szybciej. Dobra, ale mniejsza. Tutaj kultysta może być czymś lepszym, ale wezmę już to, co dają. Sługus, czysty, coś dobrego. Są lepsze, więc zobaczmy. Lisz. Nekromancja 1,5%. Nekromancja 5. Mistrz nekromancji i mistrz mikstur. Patrzcie, to jest naprawdę jakiś wybitny gościu. Nie wiem tylko, z którego on był domu. Chociaż chyba był z domu... Nie, dobra, rzemieślnik. A i tak, poszedł na nekromancję mocno. Akceptujemy tym bardziej. Bibliotekarz. Chyba jest akceptowalny, wytwórca golemów, spróbuj może coś lepszego. Bibliotekarz. Nie, wiejskiego maga nie. Nekromanta. Nie jest to ideal, ale niech będzie. A nauczyciel magii, spróbujmy czegoś innego. Mistrz portali może być, wiejski mag. Nic lepszego nie dostaniesz. Druid. Może być entem. Niestety nie. Tutaj nie ma co się kłócić. Nie ma najlepszych ludzi. Ale no, najważniejsze, że mamy. Jakkolwiek te różne takie w miarę ciekawe postępy i ciekawsze te właśnie też różne takimi słów przeszłości. Magia tajemna, wbrew światła. Magia tajemna, czyli tutaj. Dobra, co robię? Ciebie rzucimy tutaj. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Okej, okay. Okej, okay. Na spokojnie. Musimy się pośpieszyć. Jednocześnie na spokojnie ogarniać co, jak, gdzie, kiedy. Będzie okej, okay, damy radę. A trumna, nie, pokój woźnego. Kolejny. No bo nie, ulepszam jeszcze tego woźnego. Skoro mam dwóch, to powinno wystarczyć i... No mamy odczynniki alchemiczne. Razy dwa w szczególności. W sensie wiem, że niektóre składniki nam się tutaj nagromadziły. Ale...
No nie wiedziałem, że aż tak. Tego. Dobra, mniejsze. Mniejsze. Izba chorych, pracownia zaklinania. Izba chorych. Tak, kolejna izba chorych będzie dobrym wyborem. Weźmiemy w sumie ją. Czemu nie? Nowy dom magii. Bo szczerze biorę go tylko, żeby może dostać w końcu osiągnięcie za posiadanie 5 domów magii. Jak będzie taki, jako ich szaty dam. Białe. Jeśli chodzi o inne rzeczy, co. Nie wiem, sumienność, nie wiem, piękność i nieugiętość. Dobra. I halo, czy w momencie, czy się trafiłeś? Chyba trzeba kogoś tam może dorzucić, żeby tam był. Nie, po prostu nie działa. Piękna sprawa. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Wszystko powinno działać, chyba że czy będzie źle opisane, ale mniejsze. Smoki... Nie, nie chcę smoka. Do króla znowu. Patrzmy, bo nie, zobaczymy co tam będzie. Jedno z najrzadszych? Ale dobra. Weźmiemy coś takiego i... Może zrobić trochę głupie. Ale wrzucam wszystkich tutaj, może w ten sposób w końcu... dziwne, że tak nagle przybliżyło. Może w końcu dostanę zaliczenie tego osiągnięcia. A w ogóle to jest jakoś dziwnie się obraca tym. No dobra, tego nie robiłem myszką, tylko klawiaturą. Widać, że mocno jestem rozkojarzony. I właśnie jeszcze jedna sprawa. Jeśli bym tutaj... No, byś miał trochę zaspanie czy coś, co wiedzcie, że jest to nagrywane dosyć wcześnie. Po prostu przez resztę dnia nie będę miał za bardzo czasu. Jest jedna rzecz długa. Po prostu mam ochotę sobie z rana usiąść. Dopóki ona jest, za ochota, to... No to siedzę. Więc... Z góry naprawdę przepraszam, jeśli coś będzie nie tak. Niestety wiem, że dużo rzeczy może być nie tak, jak jestem zaspany. Ale no. No w sumie zaspany, raczej nie do końca przebudzony. To chyba jest lepsze określenie. No ale dobra. 22 minuta. Armia ciemności już prawie dotarła. No, chyba jest co najmniej w miarę okej. Jakby biorę wszystkich tutaj. Będzie dużo wieśniaków pewnie z tego. Ale to już nie moja w tym rola. Najważniejsze, że właśnie, że po prostu będzie cokolwiek. Mamy tego jeszcze ani razu? Ciekawe. Dobra. Teraz poprawione. O, izba chorych kolejna. Czemu nie? Dobra. Jedną szklarnię dorzucimy tutaj tak bez różnicy. I kogo byśmy mogli w sumie odwiedzić? Orków, czemu nie? Dobra. Znowu patrzę czynniki alchemiczne. Bardzo dziwna z tym sprawa, chociaż podejrzewam, że to może być stąd. Tak, mogłoby tworzyć odczynniki alchemiczne. Okej, czyli to jest stąd. Znaczy myślałem, że to odczynniki alchemiczne tam to było... jak to się nazywa? Kwestia tego, że dostajemy jakieś takie właśnie materiały, to odczynniki alchemiczne jakoś bezpośrednio to miksturę od alchemii, ale dobra. Nosi druidzi, znamy techniki masażu. To będzie kosztować? Nie. Się alchemicznym zajmą. Dobra. Dostaniecie wsparcie od alchemików, jak my wszystkich wrzucamy tutaj. Będą problemy z przepełnieniem szkoły i tak dalej, ale teraz już to mało mnie interesuje, jako że no, jesteśmy pod koniec. Z drugiej strony to prawie, że gwarantuje wieśniaków. Nie powinno mnie cieszyć ani trochę. No, trudno się mówi, a znowu do orków, bo czemu nie? Te 1% od razu przepadło, znowu jako, że jesteśmy razy 3. A, graduacje. Podróżujący w czasie? Są jakieś lepsze, ale
Wezmę to. To jest piękne, gdyby to się trafiło wcześniej, ale teraz nie. Nauczyciel magii jest lepszy, strażnik króla. Niech będzie, bibliotekarz to są lepsze. To wymaga demonologia, magia portali. Okej, okay, rozumiem nawiązanie. Swoją drogą jest to nawiązanie do Warcrafta. Trójki, jeśli chodzi o wygląd trochę. Nie pamiętam dokładnie do jakiegoś stworzenia. W sensie jakiej istoty, więc to były właśnie takie płonące skały w zielonym ogniu. I to nie do końca też trójki, bo wiem, że to też istnieje w WoWie, w Hearthstone, ale nie pamiętam po prostu nazwy. Więc no. Tak czy jak akceptujemy, bo tego jeszcze nie było. Bibliotekarz. Są lepsze rzeczy. Może być. Są lepsze rzeczy. Niech będzie. Zdecydowanie są lepsze. Strażnik cmentarny mieliśmy. Mieliśmy to, czy nie? Zaakceptuję na wszelki wielki. Nekromantony są lepsze. Gorsze. Inne. Zdecydowanie tak. Może być coś lepszego. Nie. Tutaj też nie. Oj, zdecydowanie tak. Tutaj wymaga niezniszczalność, ambicja. Takie rzeczy, no. Zdecydowanie fajne. Wiejski magno bez przesady. Wieśniak, oczywiście. Zostawiamy. Widzę nekromantę, więc może. Nie udało się nekromantę, ale udało się inne rzeczy. Przyspieszamy razy 3 znowu. Fajnie to odepchało też tak swoją drogą. Oznacza to, że musieliśmy dużo tam nawet wysyłać tych, jak to się nazywa. Istot z głębin, bo w sumie istoty z głębin odpychają go najszybciej dzięki swoim cechom, jakby powiedzieć, rasowym. A widziałem właśnie mocno odepchnięcie. Ewentualnie jakieś inne rzeczy, które go odpychały, ale mniejsze teraz o takie szczególiki. O, krypta, dobra. Krypta i pokój demonologiczny. Teraz jest po prostu mistrzostwo. Czy udało się go odepchnąć jeszcze przez chwilę? Tak, udało się. Dużo co nie zmieni, ale tak. Dobra, spokojnie, zbudujemy kolejną, ciągniemy. Może to chodzi o klasę magii światła i tym podobnie, niż 5 klas takiego typu. Może. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Tak czy siak odcinek będzie, powiem wam szczerze, krótszy niż zazwyczaj, patrząc na to, jak blisko już są. Ale nie będę tego żałował. Jestem zadowolony po prostu i tak z tych wyników. Ja nie wiem, jaki jest max, ale widać, że ktokolwiek się przychodzi tutaj uczyć, to szybko strasznie będzie to ogarniał. Będą już gwarantowani wieśniacy, więc nawet nie będę próbował. Kuj woźnego. Nie, żeby to miało jakieś znaczenie. Okej, okay, nie traćmy czasu, wszyscy uczniowie. I teraz tak. Druid nie jest zły, ale spróbujmy jeszcze raz. Ghoul, zdecydowanie. A to ciekawe. Ale to nie też do ogólnie świata Warcrafta. Zaakceptujemy, nie wiem czy to miałem czy nie, ale niech będzie uczony. Jest sensowne, więc biorę. Alchemik nie. Nadal kiepskie. Mistrz portali niech będzie. Przemytnik są lepsze rzeczy. Okej. Okay. Kabiniarz spełni czegoś lepszego. Idealnie. Nawet nie czekam. To jest dobry wybór. Może być wódz wojenny. Niech będzie. Strażnik. Wolę bibliotekarza, czyli też bibliotekarz. Niech będzie. Elementalista, ok. Kultysta. Ale to jest efekt trwały czy jednorazowy? Nie jestem pewien, ale tak. Kultysta jest. 14 magii istoty z głębin. Zobaczmy w ogóle, ile miał łącznie. Nie miał aż takich jakichś wspaniałych tutaj poziomów. No poza tym, to było piękne. Ale tak, odłóż kartę ucznia. Akceptujemy. Rzemieślnik, a niech będzie. Mistrz eliksirów, a niech będzie. A niech będzie. Mógłbym próbować w to celować, chociaż mała jest szansa, więc uczony niech będzie. To jest ładne. Zaklęcie magii portali pomsta. Idealnie na co się załapał. Akceptuję. Uczony, niech będzie. Oj, zdecydowanie nie. Władca sfer demonicznych. Ciekawe. Nauczyciel magii. Niech będzie. Zdeprawowany piromanta. 1% prowadzący 15. Nie jest najlepsze, ale
Niech będzie. Bo jeszcze tego chyba nie mieliśmy. Mistrz Elixirów zdecydowanie, bibliotekarz zdecydowanie, przywódca stada. Niech i będzie, tak? Bibliotekarz, kultysta kolejny, nadal nie wiem gdzie, ale niech będzie. O. Czemu nie? Nekromanta? Nie, nie, nie. O, tak, tak, tak. To nie. Najlepiej. Wierzę, że demoniczne komnaty będą naszym wspaniałym źródłem, powiedzmy, szybkiej nauki. Jorgula. Może być. Pieskowy dziadek też super. Mistrz cukiernictwa wszyscy uczy 3% szans na smakosz. Elf, smakosz, mikstury, zaklinanie. Nie jest nic prestiżowego, ale biorę. Ile jakim poziomie? To chyba jest jeden z tych młodszych uczniów. Ale niech będzie, potem tak. Wiem, że powinien też swoją drogą można zautomatyzować jeszcze 30, ale w ten sposób przedłuży trochę odcinek. A poza tym zobaczymy, na co udało nam się tutaj najść. Bibliotekarz, proszę. Czarnoksiężnik albo kultysta. Zostajemy przy czarnoksiężniku. Sługusa, proszę. Zawsze to jest coś lepszego, niby. Tutaj, o, zielarz byłby najlepszy. Też może być. Opiekuńczy? Jest tak. Bibliotekarz? Nie. A tej kultysta albo czarnoksiężnik zostajemy przy tym. Nie ruszam. Może uda się coś lepszego niż wieśniak. Udało się. Czarodziej praktykant. Zostawiamy. O cóż, wieśniak. Czarnoksiężnik zdecydowanie. Poszukiwacz przygód. Nie, nie, nie. Nekromanta albo ghoul. Dawaj, dawaj. Leongula. Ale nekromanta też może być. Nakręcać zegarów. Proszę. Nie. Rzemieślnik. Sporo z czarnoksiężnika. Zaryzykujmy. I się udało. Niech będzie wiejski mak, ich tutaj będzie. Co jest, bo co i tak bez różnicy. No i teraz chyba wieśniaki. A jednak nie tylko. Ale tak, jeśli chodzi o nich, to będę akceptował, co przyjdzie. Pora uciekać! Trzy gwiazdki. Statystyki. I tak. Patrzcie. A co chodzi, kryształowa kula? Nie wiem, czy to jest ilość osób, które wzięły jakieś. Coś u nas? Nie, nie, to jest jakieś. Nie wiem, co to jest. Czy jest 120, jakieś coś, ale. Ile czego mamy? Najwięcej guli. Oczywiste, potem wieśniacy i wiejscy magowie, bibliotekarze. Podoba mi się to. Podoba mi się to, jak to wyszło. Ale tak, kończymy grę. Trzy podstawowe, jedyne, które znam. Ukończone. Co będzie się działo dalej? Nie wiem. Ale musimy coś wybrać. Pustynia, głód, zmęczenie rosną szybciej. Oj, nie, nie, nie. Alginy. Duży obszar, okej. Okay. Drugi fizycznie, psychiczny spada. Zombie, duży obszar. Tutaj zdrowie nauczycieli i uczniów. Okej. Okay. Specjalne zadania od miejscowych zakonników. Niewielki obszar. Zadania sfinksa, podzielony obszar. Wolniejsze świnki. Pożary, krasnoludy, podzielony. A, tak, zacznijmy od gór. Góry wydają się najbezpieczniejsze z tych wszystkich, ale zanim coś, to tutaj kodeks patriarchów. Pedagogika nauczyli jest wyższy jeden poziom. Potężne. Szkolne archiwum. Na początku każdy gracz otrzymuje dwie karty nowego domu oraz dwie karty nowych uczniów. Fajne, ale nie. To nie jest to. Wielka księga snów. Uczniowie zaspokoją nieco głód i śmierdzenie w dormitorach i prywatnych pokojach. Biorę. Prądwa głupoty. Chcą być niegrzeczni tuż po dotarciu do szkoły, kwitowanie pożarów zajmuje więcej czasu. Nie. Nagły wzrost potrzeb są często, a magiczna zmniejsza otrzymywana na dzisiaj o 10%, ale jest większa zdobywanie złota 20%. Wezmę to. Najmniejsze jest to zagrożenie ze wszystkich tu obecnych. I cóż, w tym momencie ostatnia decyzja na dziś, po czym kończymy odcinek, jak już mówiłem. Więc tak, szkoła na górze. Górskie szczyty mroźni. Mroźno zimy dają doskonałe schronienie. Oj, uczniowie nie zamarzną na śmierć. Teraz tak, przygotujmy się na leczenie od mrożni, łóżka medyczne i... Okej. Okay. Magiczne ognie rozgrzeje uczniów, dodrze elementalizmu. Albo najbardziej martwi mnie zdrowie nauczycieli. Wezmę to. Łóżka medyczne dają zdrowie. Więc tak. Takim czymś zaczynamy, ciągnąc jeszcze tutaj i nie jest to idealne rozdanie, ale krypta też może być. Więc tak, dodatkowa stołówka.
na później, zdecydowanie. Magia cienia, tak. Pokój nauczycielski. Nie mamy go, więc by się przydał. Albo magia światła. Nauczycielski. Możemy ciągnąć dalej. Kolejny dormitorium. Nawet nie będę czekał. No, więc tak to się prezentuje nasz początek. Coś, więc tak. Postawię wszystko od razu, żeby nie było. Po prostu jakoś tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy pomysł. I no, jak już to rozłożymy, to potem będziemy mogli na spokojnie zakończyć odcinek. Dobra, stołówka, tak, potem dormitorium, na razie jedno. Zostają oba łóżka medyczne, oczywiście. Żeby było już super, pokój nauczycielski niech będzie przy okazji tu. A to jeszcze zaczeka na kiedy indziej. I dobra, w sumie jeszcze odpalmy jeden domek. Pasja. Ambicja. Oj tak, pasja, ambicja. Tutaj będziemy też szkolić ich głównie z zamysłem o naszej magii cienia. Więc tak, przygotujmy teraz najmroczniejsze, jak to może wyglądać. I w sumie coś takiego może... Muszę coś fajne znaleźć. Coś tym podpasuje. Wiem, że trochę dziwne, może podmieńmy kolory. Tutaj białe, a tu czarne. Może być lepiej wyglądało. A, dobra. Nie jest to na razie może idealno. Pasja, ambicja, nie, to nie jest dobre dla nich. Żeby to było jako taką. Lub może jednak taką typową, ułatwiającą życie, więc komik i... piękność. Dobra, to ja jednak się tym zajmę już na spokojnie w innym odcinku. Jak muszę pomyśleć teraz o jakichś takich, powiedzmy, nazwie i grafice, jak w sumie stwierdziłem, że nie biorę tamtego, to trochę zajmie. Ale tak, 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 nie przejmuj się, więc ja po prostu dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, no i do zobaczenia już niebawem w kolejnym epizodzie, więc trzymajcie się, hej, hej.